pokazowe, wystąpienie Putina. Nasze uderzenia będą błyskawiczne, pokazowe, wystąpienie Putina. Nasza reakcja, uderzenia odwetowe, będą błyskawiczne. Jeśli ktoś zdecyduje się interweniować w bieżące wydarzenia z zewnątrz i stwarza niedopuszczalne zagrożenia strategiczne dla Rosji, to powinien wiedzieć, że nasza reakcja, uderzenia odwetowe, będą błyskawiczne, szybkie, zapowiedział w przemówieniu do rosyjskich parlamentarzystów prezydent Władimir Putin. Mamy do tego wszystkie narzędzia, takie, którymi nikt nie może się teraz pochwalić. I nie będziemy się chwalić, w razie potrzeby wykorzystamy je. I każdy powinien o tym wiedzieć. Wszystkie decyzje w tym zakresie zostały już podjęte, powiedział Władimir Putin, cytowany przez prawda.com.ua. Putin, to Zachód stanowi zagrożenie dla całego świata. Putin zagroził, że wszystkie cele i zadania w wojnie z Ukrainą zostaną osiągnięte. Nie podał przy tym żadnych szczegółów. Z relacji mediów wynika, że rosyjscy deputowani zareagowali oklaskami na słowa Putina. Prezydent Rosji kolejny raz skrytykował także Zachód, który jego zdaniem myli się, oceniając Rosję jako niepotrzebną i stanowiącą zagrożenie dla świata. To Zachód stanowi zagrożenie dla całego świata, stwierdził. Putin stwierdził także, że kraje Zachodu chciały rozczłonkować Rosję i ją zniszczyć, ale nigdy nie osiągnęły swojego celu. Nowa broń geopolityczna, jak mówił, Zachód przygotowywał się do wojny gospodarczej i użycia nowej broni geopolitycznej, opartej na rusofobii i neonazistach. Z roku na rok zmieniali Ukrainę w antyrosyjską, przekonywał. Mimo krytyki Zachodu, Putin wezwał rosyjskich parlamentarzystów do utrzymywania bezpośrednich kontaktów z politykami w Europie, bo, jak stwierdził, jest tam wielu zwolenników Rosji. Putin po raz kolejny postawił bezpodstawne zarzuty dotyczące rozwijania w Ukrainie tajnej broni masowego rażenia w amerykańskich laboratoriach biologicznych oraz broni jądrowej, podaje prawda.com.ua.